poniedziałek, 19 lutego. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Lewica i Zieloni pójdą wspólnie do wyborów samorządowych w Katowicach. Zresztą podobnie będzie w Sosnowcu. Dodatkowo Koalicja Obywatelska i Lewica nie wystawią w stolicy województwa kandydata na prezydenta. Paweł Jędrusik. Lewica nie zdołała stworzyć własnych list kandydatów na radnych w Katowicach, więc do wyborów pójdzie wspólnie z PO i Nowoczesną. Nie może jednak liczyć choćby na jedną jedynkę. Łącznie wystartować ma około 8 przedstawicieli Lewicy, ale nie wszyscy są członkami partii. Zdajemy sobie sprawę, że te nazwiska, one będą decydowały, kto będzie na którym miejscu. Zresztą sami Państwo wiecie, bo większość z Państwa ma doświadczenie już, że w przypadku jedynek rzeczywiście jest istotne, ale już od dwójki te miejsce jest drugorzędne. Liczy się program, nazwisko, forma przeprowadzenia kampanii. Swoich kandydatów szeroka koalicja zamierza ogłosić w najbliższą sobotę, choć wstępne listy są już gotowe. Lista jest zamknięta. Dyskusje trwają co do chyba dwóch tylko miejsc, prawda? Ale to są na finiszu i myślę, że do soboty wszystko będzie jasne. Taka forma startu szerokim frontem pomogła koalicji w wyborach parlamentarnych. Teraz ma pomóc w samorządowych. Doskonale widzimy, że jak praca i współpraca przyniosły nam zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, tak przed nami ważne wybory właśnie do samorządu. Do Rady Miasta w Katowicach, wybory do Sejmiku, a później także wybory do Parlamentu Europejskiego. Bo ten ciąg wyborczy pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. Na podobny krok zdecydowano się w Sosnowcu. Tam również do wyborów samorządowych Platforma Obywatelska pójdzie z Lewicą. Kończymy właśnie rozmowy z przedstawicielami Lewicy o wspólnej liście i o składzie personalnym tych list. Chcemy, założyliśmy sobie takie minimum, które no nie może tak naprawdę się zdarzyć, bo liczymy na dużo więcej mandatów, ale to minimum to powtórka z ubiegłych wyborów, czyli 16 mandatów, 5 po stronie Lewicy, 11 po stronie Koalicji Obywatelskiej. Obecnie w Radzie Miasta Katowice zasiada 10 radnych Koalicji Obywatelskiej, choć na początku kadencji było ich 12. Kolejne śnięte ryby w wodach kanału Gliwickiego. Prawie 100 kg karasia odłowiły tam w niedzielę służby. Na miejscu pracował wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz weterynarii. Jak wynika ze wstępnych badań, niewielkiego rozmiaru odłowione ryby miały poparzone skrzela. Fatima Orlińska. Dziś jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną śnięcia prawie 100 kg ryb w kanale Gliwickim. O pojawieniu się martwych karasi służby zostały zaalarmowane w niedzielę rano i jeszcze tego samego dnia na miejscu zjawili się przedstawiciele Wód Polskich oraz inspektorów ochrony środowiska oraz weterynarii. Wstępne badania wskazują, że poziom natlenienia wody był prawidłowy i jednak nie wiadomo, co było przyczyną uszkodzenia skrzeli ryb. Jeżeli uzyskamy informację ze strony WIOŚ-u, że w wodzie znajduje się prymnezium parvum, czyli ta słynna złota alga, w odpowiedniej ilości i uwolniona została toksyna, to będziemy mogli powiązać te fakty. Na razie nie jesteśmy w stanie powiązać tych faktów. Wiemy natomiast, dlaczego te małe ryby to są karasie, dlaczego doszło do ich śnięcia, czyli do śmierci. Jest to spowodowane uszkodzeniem aparatu oddechowego. I jeszcze w poniedziałek rano przy kanale Gliwickim widoczne były pojedyncze sztuki martwych ryb, jednak skala zjawiska nie była tak duża jak w miniony weekend. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że pewne parametry wody przekraczały dopuszczalną normę, jednak to nie jest nadzwyczajne w tym miejscu. Inspektorzy nie stwierdzili na miejscu, żeby miało miejsce jakieś zdarzenie zewnętrzne typu zanieczyszczenie pochodzenia przemysłowego. Nie stwierdzili ani filmu ropopochodnego na wodzie, ani w tej sekcji szóstej, ani poniżej. Nie stwierdzili, aby jakoś nadmiernie woda się pieniła. Nie zauważyli filmu biologicznego na powierzchni wody. No więc tutaj odpowiedź, skąd te martwe ryby, to dadzą nam dopiero wyniki badań. Jak deklarują Wody Polskie, wody kanału Gliwickiego cały czas są monitorowane, a śnięcie ryb w tym roku wystąpiło po raz pierwszy. Cały kanał Gliwicki, jak i kanał Kędzierzyński, ale też cała Odrzańska Droga Wodna, która jest w naszej administracji, Wód Polskich w Gliwicach, jest monitorowana, obserwowana przez naszych pracowników, więc na wszystkich śluzach kanału Gliwickiego, na wszystkich stopniach wodnych Odrzańskiej Drogi Wodnej trwa taki fizyczny monitoring naszych pracowników. Wody Polskie jako potencjalną przyczynę śnięcia ryb biorą pod uwagę również okres tarła. Po prawie dwuletniej przerwie do Dąbrowy Górniczej wraca ruch tramwajowy. To efekt zakończonej inwestycji tramwajów śląskich i miasta. Pasażerom ma być teraz wygodniej i łatwiej, bo inwestycje objęły nie tylko torowisko. Paweł Jędrusik.
W trasę wyjechały już tramwaje linii numer 21, 22 i 28, które przestały kursować w marcu 2022 roku. Po ile to było? 2 lata chyba temu, nie? Już odzwyczaił się. Utrudnienia były duże? Były. Jestem zadowolony, nie? No bo akurat tu mam garaż i w tej chwili mam większą możliwość dojazdu, bo autobusy różnie kursowały, nie? Także jestem zadowolony i większość ludzi. Teraz będzie dużo lepiej. Czekaliśmy na to wszyscy, zwłaszcza mój wnuczek, który musiał z przesiadkami do szkoły jeździć. Inwestycja objęła przebudowę 16 przystanków i sieć trakcyjną, a system elastycznego montażu szyn ma wpłynąć na obniżenie poziomu hałasu generowanego przez tramwaje. Od samego początku też mówiliśmy, że nie chcemy, żeby tramwaje dublowały się z autobusami, żeby autobusy kursowały wzdłuż linii tramwajowej. Stąd między innymi zmiana tras części autobusów, które jeżdżą równolegle, ale już nie obok torowiska, ale ulicami oddalonymi od torowiska. Przy okazji inwestycji w 4,6 km torowiska przebudowany został też układ drogowy. Wraz z likwidacją sygnalizacji świetlnych i przebudową skrzyżowań na skrzyżowania o ruchu okrężnym, budowę i przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów oraz zieleńców, przebudowę przejścia podziemnego na Manhattanie, likwidację barier architektonicznych w postaci 2 kładek oraz 4 przejść podziemnych. Jak zapewnia miasto, na każdej z linii pojawią się teraz wagony niskopodłogowe. Rozpoczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Instytucje takie jak policja czy prokuratura pełnią dodatkowe dyżury, żeby udzielać nieodpłatnych porad prawnych i przyjmować zawiadomienia o przestępstwach. Jak się okazuje, organizacje pozarządowe w tym roku nie otrzymały finansowego wsparcia na ten cel. Fatima Orlińska. W tygodniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem każdy, kto potrzebuje porady prawnej czy psychologicznej, może skorzystać z niej nieodpłatnie. W całym województwie śląskim pomoc można uzyskać w komendach policji wybranych i wskazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, organizacjach pozarządowych i prokuraturach. Tam specjaliści będą pełnić dodatkowe dyżury. Wszelkie zawiadomienia oraz zgłoszenia adresowane do naszej prokuratury, jak również do prokuratur rejonowych podległych tutejszej jednostce okręgowej, będą rozpoznawane zgodnie z tokiem czynności, zostaną rozdysponowane wedle właściwości miejscowej. Wszelkie czynności nie wymagające działań niezbędnych będą natomiast podejmowane niezwłocznie przez prokuratorów, którzy te zawiadomienia będą przyjmować. Petenci będą przyjmowani w godzinach urzędowania prokuratury, jednak nie ma konieczności wcześniejszego zapowiadania się czy zapisywania na taką wizytę. W tygodniu od 19 do 25 lutego chodzi o zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz żeby udzielić im skutecznej pomocy. Osoby dotknięte przestępstwem mogą zgłaszać się zarówno do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz do Komend Miejskich i Komend Powiatowych Policji na Śląsku. Tam też uzyskają bezpłatną pomoc i poradę prawną. Również policjanci celem uzyskania dalszego wsparcia przez osoby pokrzywdzone przestępstwem będą kierowali te osoby do innych podmiotów, które świadczą pomoc nie tylko prawną, ale też psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz finansową z Funduszu Sprawiedliwości. Na stronie Funduszu Sprawiedliwości można przeczytać, że na terenie całego kraju powinno działać ponad 300 miejsc świadczących pomoc ofiarom przestępstw. Jednak w praktyce wiele ośrodków nie otrzymało w tym roku finansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości, co oznacza, że pomocy udzielić nie mogą, ponieważ nie stać ich na opłacenie specjalistów. Od 1 stycznia niestety została dotacja nasza wstrzymana na pomoc naszym podopiecznym, beneficjentom projektu. Beneficjentów na drugie półrocze 2023 aktywnych, którym udzielaliśmy pomoc, było około 500. Na dzień dzisiejszy niestety nie otrzymują takiej pomocy. Nie otrzymują nie tylko pomocy specjalistycznej, prawnej, terapeutycznej, psychologicznej, pomocy lekarza, psychiatry, ale również i rzeczowej. Jak jednak deklaruje pani Agnieszka, osoby takie jak ona pierwszego kontaktu z pokrzywdzonymi pełnią swoje dyżury, choć nie mają za to płacone. W odpowiedzi na zapytania do ministerstwa ten konkretny ośrodek miał otrzymać odpowiedź, że pieniądze nie wpłynęły z powodu trwającego audytu. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałek. Jutro czekamy o stałych porach. Do zobaczenia.